Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą historię. W końcu zadzieje się coś nowego, bo w końcu pojedziemy na Skellige w dzisiejszym odcinku, ale na sam dobry początek misja, która nazywa się Po nitce do kłębka, i misja zaczyna się tutaj w Nowigradzie, ale skończy się prawdopodobnie właśnie na wyspach Skellige, do których się dzisiaj udamy, no bo nic więcej tutaj na mój poziom mi nie zostało właściwie do zrobienia. Jedyne, co tutaj jest do zrobienia, to jest kierunek Skellige. No ale przeczytajmy, o co chodzi tutaj w tej misji Po nitce do kłębka. Wy możecie w tym czasie zostawić lajka. W okrawkach podłej dzielnicy Nowigradu Wiedźmin przyjął zlecenie na potwora no, mordującego nocami ludzi. Geralt nie podejrzewał jeszcze, że historia, która zaczęła się w slumsach, doprowadzi go na salony. No proszę bardzo. No i wybaczcie mi, bo to są moje pierwsze słowa, które dzisiaj wypowiadam, także mam nadzieję, że nie będziecie cierpieć jakoś mocno właśnie z tego powodu, że będę mówił jak Nie lubimy troglodyta. tu włóczenia. Myślę, że jak już mnie oglądacie, to się Ja w sprawie kurwa ogłoszenia, panowie przyzwyczailiście, że szukacie ja kogoś, kto troglodyta. pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Nowigradzie? A no. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów, to czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zaś on sam nadzoruje rzeczy samej. Okej. Mam zamiar zapolować na tego Oj, potwora. mam, To jeżeli musisz się zapłacicie. pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Co ty gadasz? Ja, co? Jak to? Kto przyjął zlecenie? Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Okej. Nie Kiedy pamiętam tej znaleźliście misji. ostatnią ofiarę? Także Wczoraj w się nocy zginął ekscytuję. Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. O, Eustachy. Dzięki, To Eustachy byłem. jest, kurde, zbieraczem wszystkich zwłok w Nowigradzie. Kurde, to Eustachy ma pewnie sporo roboty po tym, jak łowcy czarowni stwierdzili, że to świetny pomysł podpalać, kurwa, za drugą osobę w tym Nowigradzie na stosie. Dobra, a tutaj jest. Wyssano z niego krew, wyspał. O! Wampir niższy. Jaki kurwa wampir niższy? A co, że ma 1,40 m? To nie jest ludzka krew. Potwór był Niziołek? ranny. Niskorosły wampir? Wampir niższy, no pierwszy raz takie coś słyszę. Wiedziałem, że jest wampir wyższy, ale wampir niższy to może być, nie wiem, może Bruxa albo coś takiego? O to chodzi? Wydaje mi się, że wampir wyższy to jest taki zwykły wampir, czyli wiadomo, on żyje, sobie mieszka, wygląda jak człowiek, myśli jak człowiek. A wampir niższy to nie, że za Jak się bardzo tu nie dobrze. kontroluje swoich. Wiecie, o co chodzi. O kurde. Top się w. Co? Wytrop potwora. Wygląda na to, że był osłabiony i skradał się nabrzeżem. No, na to wygląda, ale Tutaj trop. kończy się No trop. właśnie. Poszukam śladów po drugiej stronie. Bardzo mądra decyzja. A coś mi się kojarzy, że ja kojarzę tą misję. Chyba spotkamy tu kogoś, kogo znamy. Ale brak spoilerów dla tych, którzy jeszcze nie grali. A dla tych, co grali, no to chyba spotkamy kogoś, kogo mieliśmy okazję poznać. Truchła szczurów bez jednej kropli krwi, a więc Ekima. Albo i nie, no to nieważne jednak. Ekima w takim razie, to jednak nie było tematu. O! Na górze jest śmulec. A ktoś się tam bije, pa! Kto to kurwa jest? Lambert! Co tu się odpierdala? Jaka silna jest, Lambert! Lambert, Lambert! Ty weź się tymi kurwa kartami zacznij zajmować, jak ty mówisz, że ona jest silna, Wiedźmaku.
Oj. Ale no to mieliśmy jednak okazję spotkać kogoś, kogo znamy, ale nie sądzi, nie spodziewałeś się tutaj Lamberta. Siemano. To nasz przyjaciel Wiedźmin. Z tej samej szkoły. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. Ta twoja sprawa do załatwienia, to coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, jak stracę. Dołączę do ciebie, bo tu jest chyba kilka rzeczy do okradnięcia. Dołączę do ciebie później, zaczekasz? Niech będzie, byle niedługo. Wiesz, gdzie urzęduje nadzorca? Tak, uciąłem sobie tam pogawędkę z jednym strażnikiem. Do zobaczenia. Ty, jakiś Lambert tutaj wkurzony jest, mam wrażenie, przynajmniej tak. Bo jakbym po dźwięku i po głosie miał jego poznawać, to taki mało przyjazny jak na Lamberta zazwyczaj. Lambert był taki bardziej tutaj, wydaje mi się, przyjacielski. Tutaj jakiś taki, kurde, wkurzony. Coś go trapi, ale nie wiem co, i wydaje mi się w ogóle, że pierwszy raz w życiu wykonałem tą misję. Ta, niby mówiłem, że Wiedźmina 3 razy na 100% przeszedłem i pierwszy raz widzę Lamberta, jak walczy, kurde, w Nowigradzie z jakimś tym, z jakimś potworem. Ale coś go chyba trapi, bo potrzebuje naszej pomocy. I chyba nie lubi dzielić się sianem. Może to go trapi, że musi się podzielić sianem. Też istnieje taka szansa. Dobra, siup. Mam nadzieję, że sobie tutaj na pomoc będę mógł jakoś wejść. Będę mógł? W sumie nie wiem, czy Wiedźman tak potrafi? O, super. Dobra. Elegancko. Także daleko nie mamy, ale nam pozbieraliśmy kilka ważnych rzeczy. Dobra. Siema, luch. Chodźmy po nagrodę. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Ale ma ten. Słuchawki takie dziwne. Chodźcie. Oj, zajebistą ma zbroję. Co jak co, ale bardzo ładna zbroja. To trzeba przyznać. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić stonu. No, jakiś wkurwany jest. Gdzie znajdę Bertrama Taulera? Bertrama Taulera? Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. No dobra. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Gdzie jest Bertram Taulera? Pytam po raz ostatni. Straże! Do ciemnicy z nimi! No ale to ufamy mu chyba, nie? Na pięści będziemy się bili, panowie? O, chyba kurwa. Po pięścia. No i po co wam to było? Mogliśmy na pięści, to byście przeżyli tą potyczkę. Wrócili do rodzin, do dzieci. Teraz też wrócicie, ale niestety kurwa bez ręki. Przepołowieni na pół. A tutaj bez głowy na przykład kolega wróci. I kurczę, nie o własnych siłach, tylko przywieziony na karawanie ciał. Także to mogliście wybrać tutaj inną drogę, panowie. Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem pije w siedmiu kotach. No widzisz. Myślę, że zasłużył. Chyba. Lambert do cholery?
Wytłumaczysz mi, o co chodzi? To morderstwo było konieczne? Tak. No i dogadani. Tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w Siedmiu Kotach i tam ci wszystko opowiem. Dobra. W karczmie, w której przysiaduje Wien? To jest Wien. Do zobaczenia. Będą, kto to jest Wien. Wien. A właśnie, a propos poprzedniego odcinka, bo ja tak mówię, że bardzo lubię sobie googlować różne rzeczy po odcinku, na przykład jeżeli nie wiedziałem, do kogo jest co nawiązanie. I ogólnie wydaje mi się, że to było w poprzednim odcinku. Tak, chyba na 90%. No mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w poprzednim odcinku ograbialiśmy magazyn. Jak on się nazywał? Jerpen? To jest ten ziomuś z serialu, taki niski, wkurzający, i to jest ziomuś, którego spotkaliśmy w Wiedźminie 2, to jest krasnolud. A to misję, którą wykonywaliśmy, to jakieś tam widziadło, które okazało się dzikiego gonu psem, który tam szalał po okolicy pszczelarzy. To wykonywaliśmy tą misję dla słuchajcie, ojca właśnie Dudu. To był ojciec Dudu, tak jak mówiłem. I ten ziomuś, o którym tam wspomniał wtedy Wiedźmin w poprzednim odcinku, to on wspomniał właśnie o Dudu, że mieliśmy okazję się spotkać z Dudu. Dobra, tu mam jakieś rzeczy, możemy to pozbierać. Odezwa do Geralta. Co tu się dzieje? Proszę bardzo. Odezwa do Geralta z Rivi herbu Most. To ja mam taki herb? No dobra. Geralcie z Rivi, z woli miłościwie nam panującego jaśnie oświeconej księżnej Anny Herietty, przybyliśmy do północnych królestw, by przedstawić ci nasze posłannictwo. W księstwie tu są, pojawił się potwór straszliwy, bestią zwany, który dopuścił się straszliwych zbrodni na poddanych księżnej pani. Tylko najsłynniejszy pośród Wiedźminów będzie w stanie zgładzić bestię. Dlatego prosimy cię pokornie, byś raczył stawić się we wsi Debrza, gdzie czekamy na ciebie pełni nadziei, że raczysz nas wysłuchać i wyzwolisz naszą ojczyznę ze szponów strachu. Twoi pokorni słudzy i rycerze jaśnie oświeconej. Czyli to jest misja, która odblokuje nam... odblokuje nam, słuchajcie, krew i wino, dodatek. No to wykonamy ją oczywiście po ukończeniu wątku głównego. A teraz może porozmawiajmy z karczmarką. Tak. I chciałbym zobaczyć twoje towary, czy może nie masz jakiejś karty ciekawej. Nie masz karty ciekawej. W takim razie w Gwita raczej z tobą nie chcę grać, bo już graliśmy. No i gdzieś tutaj mieliśmy się spotkać z Lambertem. Tylko gdzie? Gdzie to jest? Po nitce do kłębka. Spotkaj się z Lambert. Gdzie on jest? A on jest przed w ogóle, przed tym. A tutaj se siedzi. Oparty. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda? I o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Długą, bo muszę się napić. Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelandy. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kota. Z tego co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu do pies. I co się z wami stało? I co się z nim stało? W tej romantycznej historii. Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, niechęć do szkoły Kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. No dobra, dobra. Na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnych. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios.
Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. A Wien to... Co to? Kojarzę, ale... O kurde, jaki kadr. Wien? Elfka. Ale jaką ona tutaj gra rolę? Oli mają stosy, chłopie. Fistechu, pa, jakie krechy. To nawet nie krechy, ty. Jakby ktoś, kurwa, chleb biegł. A czemu miałabym wam pomóc? Bo ładnie, bo inaczej się pogniewamy. Mój przyjaciel jest bardzo zdeterminowany. Niedawno zabił człowieka, który nie chciał pomóc mu dotrzeć do Taulera. Myślisz, że mnie nastraszysz? Mam w dupie, co ze mną będzie. No tak, nie wygrasz argumentów z kimś, komu nie zależy. To jest podstawowa zasada. Z Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysiej dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Może to on planuje zamach i pomysł w zamachu na króla. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hamond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hamond na Skellige, a Lund? Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hamondem lub Selize. A ty? Jaka jest twoja historia? A ma takie dziwne oczy, czerwone po bokach. Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze 100 kroków trafiałam z łuku wróbla, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał te pizdy Selize. Uczestniczyłaś w zamordowaniu wiedźmy na Aiden? Może nie pamiętam. Potrzebujemy informacji o Hamondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hansa się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet Jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. Kurde, rozległa ta misja. Nie spodziewałem się aż takiej. Gdzie znajdziemy tę Selizę? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Livia. Selize zawsze miała zły gust. Nie wieje wam... Kurde, nie wiem, czy wam nie wieje... Wiatraczek. Mikrofon. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hamondem i Selize. A ona? Poszukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, czy że nie życie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Nie zabijaj jej. No ale... Kurde. Nie wiem. W sensie... Zabija mu kumpla, nie? On szuka zemsty, z drugiej strony ona się zmieniła, parała się z zabijaniem. My też się paramy zabijaniem z drugiej strony. Też czasem zabijamy ludzi. Ten ziomuś był podobno zły. Rupsa uważa za słuszne. Rupsa uważasz za słuszne, Lambert. Nie mam zamiaru moralizować. Ja chcesz. Rupsa uważasz za słuszne. Od morderstwa z zimną krwią gorsza jest tylko hipokryzja. Konfidenci! Kapusie i rasiści! Wiene, co jest do kurwy nędzy? Przyszli mnie po mnie... Varen! Mówiłam, że w końcu ktoś przyjdzie! Neseteart! Zaraza! Co się dzieje? Spokojnie.
Kurde, i teraz się zorientowałem, że niestety nagrywałem wam w HD, a nie w 2K. Ale już to zmieniam. O kurwa, co bijesz ty, panie elf? Skojatel. Czy każdy elf to skojatel? Nie, są dwa rodzaje elfów, nie? Skojatel jeszcze byli i byli ci drudzy. Tylko nie pamiętam, jak oni się nazywali. To zginęło trochę więcej osób, Lambert, niż jej miało, wiesz? Tak mi się... Niestety. O i co ja go teraz zatrułem, tak? Kurde, OP mamy te runki. I on jest zatruty, teraz jest bez głowy. No i wszystko. Może jakąś broń dostanę z niej. No niestety. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Płyń na Skellige i przyciśnij Hammonda. Dobra. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Celine. Najpierw pogadajmy. Pogadajmy o tym. Nie. To jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. Nigdzie. No dobra. Ale setupik wiedźmiński mamy ładniejszy. Chociaż jego też jest całkiem kurczę niczego sobie. Ty, bo ja bym tu chciał... Zalatuję, bo jest gorąco. Proszę się ze mnie nie śmiać, że śmierdzę. To jest akurat prawda, nawet w rzeczywistości. Nawet nie mam się po co kąpać tak naprawdę, bo i tak zaraz będę śmierdzał. Przed chwilą byłem się wykąpać i już śmierdzę i jestem cały spocony. Dobra, pozbierajmy wszystkie mesze, które trzeba pozbierać. No i co? Udamy się już bezpośrednio tutaj do doków, a z doków bezpośrednio na samo Skellige. Pokczman. W końcu Skellige. To jest chyba, nie wiem, 40 odcinek, a my jesteśmy dopiero na Skellige. To nie jest, widzowie, nawet połowa gierki, tyle wam powiem, nie? Tak mi się wydaje, tak. No jakbym miał tak strzelać, to wam powiem, nie jest jeszcze połowa gierki, nie? Naprawdę. Niesamowite to jest. Jak gigantycznie rozległa jest ta gra. I dobrze, bo ja akurat bawię się grając i nagrywając te odcinki absolutnie fantastycznie. Nawet wykonując zwykłe misje poboczne, no z uśmiechem na twarzy to robię wszystko. Mam nadzieję, że mi się po jakimś czasie nie znudzi nagrywanie. Ale w ogóle piękny zachód, kurde. Znaczy piękny, taki dziwny, ale fajny. Mam nadzieję, że mi się nie znudzi Wiedźmin, bo to może być różnie oczywiście, więc... Ale mam nadzieję, że za 10 odcinków tak samo będę zadowolony. Jak jestem teraz, że gramy w Wiedźmina, bo czasem tak jest, że po prostu, no, giera się przeje, nie? I ci się nie chce grać. Musimy znaleźć, no właśnie, statek. A co? Muszę się dostać na Skellige. Muszę się dostać na Skellige. To najlepiej wpław. Wyspiarze jednakowo biją i czarnych, i nas. Nikt tam teraz nie pływa. Bzdura. Z planami można się dogadać. I ktoś na pewno już to zrobił. No, chyba ten obłąkany sukinsyn Wolverstone z Atropos. Złodziej, kłamca i sodomita. On mógł się dogadać z dzikusami. Sodomita? Gdzie go znajdę? Jeśli nie w świniarni, to w Złotym Jesiotrze. Spytaj o flachę, każdy ci go wskaże. O, dzięki. W sumie nieźle pomógł. Dla konkurencji. Mówię, że taki najgorszy i tego, i pomógł mi właśnie znaleźć go, żebym mógł zapłacić i pojechać, popłynąć sobie na Skellige. Dobra, w ogóle dziwny jest ten dom, jakiś tak odstaje od innych domów, nie? Patrzcie, tamte domy takie dziwne, a ten taki jakiś jeszcze dziwniejszy. Bardzo odstaje. Nie wiem czemu. Jesiotr. Czyli to tutaj. Witam, szukam... Ty jesteś Wolverstone? Flachę. Kapitan Atropos? Flachę. Czy ja jestem Atropos, kapitan statku Wolverstone? Nic nie wiem, psiakę. Muszę się dostać na Skellige. Moja Atropos płynie na Arcgeli. No i co ty? Wiozę zboże, ale cicho sza. Masz pieniądze? Trzymaj. Tyle wystarczy? Worek ciężki jak bycze jaja.
To co, gotowyś do drogi? Gotowy. Nie wiem, czy ty jesteś gotowy. Ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno. Kapitan Wolverstone nigdy nie pływa na trzeźwo. Może w jedną stronę, Wolverstone w drugą. I bujanie się znosi. To co, gotowyś do drogi? No, tak. 1000 golda? Wiecie, ile mam teraz pieniędzy z 6000, których miałem? 400. Tak mniej więcej. Wydałem 5600 w ciągu kilku godzin. Albo kilkunastu minut, bo wcześniej przed odcinkiem zrobiłem nam setup wiedźmińskiego cechu kota. Secik, setup, secik. Czyli zbroje, miecze, wiadomo, nie? Żebyśmy mieli na 23 poziom co na siebie założyć. To nie jest moja fryzura. A, widzisz, oszukali nas. A nie, to moja. Nie moja? To moje miecze? Chyba moje. Ale to jest jakby odpalona cutscenka. Czy oni z... Bo to nie jest jakby gierka, to nie była gierka, to była cutscenka. To oni do każdego setu i miecza zrobili osobną cutscenkę i teraz ją załadowali? Chyba tak. Kurde. O! Oj, to tego nie pamiętam, tak szczerze mówiąc. Co tu się odpierdala i jakim cudem ja tak szybko zdążyłem założyć zbroję? Ale chyba właśnie wiedźmińskie zbroje mają to do siebie, że można je samemu założyć. Nie potrzebujesz pomocy. Piraci! Jebać was. Dobra, dobrze, że jestem kurwa mistrzem machania mieczem. Tak macham mieczem. Mówię wam, spytaj staro. Dobra, Quen, pa. Czy my potrzebujemy coś, jakiegoś eliksirka? Nie, chyba. O, chociaż możemy użyć groma, nie? Czemu nie? Od groma mamy tego groma, więc... Zawsze to szybciej coś tam będziemy bili więcej. Pyk, 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 pyk. Ktoś jeszcze? Jest jeszcze jeden pirat. Ciachaj, ciachaj. Oj, a dostaliśmy kurde ciosa. Co się teraz stanie? Obudzimy się gdzieś na brzegu? Nie pamiętam. Kurde, nie pamiętam, a to przecież musiałem na bank przychodzić. Ta, na brzegu. Skellige, Art Skellige. No dobra. Ale była kurwa impreza wczoraj. Ale fajne portki, zajebiste, no, nawet teraz bym takie nosił. Giga OP. Ja wiedźmin. O kurde, wilk. Precz, bo zabiję. Nie boję się śmierci. Lubisz okradać zwłoki? Zawsze okradasz zwłoki wyrzucone przez morze? A w sumie co masz? Zabrać trupowi to nie kradzież. Ja jestem człowiek z wysp. Nie orze i nie sieje. Moje żniwo wyrzucają na brzeg fale. Okej. Okay. Na Atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z Krachem się nie układa. Choć jak widać powinien. Niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty? Czego szukasz na Skellige, he? Umówiłem się na Art Skellig z czarodziejką Yennefer z Wengerbergu. W Kertrolde u Kracha gości jakaś czarownica. Może to ta twoja, umówiona. Może tak. Nie lubisz jej? Czyżbym słyszał niechęć w głosie? Dobrześ słyszał. Ponoć owinęła sobie Kracha. Słuchajcie muzykę. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredna. A jak to wiedźma? Wiedźmin 3. Niesamowita jest ta giera. Jak wygląda ta czarodziejka? Ubrana na czarno i biało. Żeby nie cycę, to pomyślałbyś, że może wyrzuciło na brzeg orka. Zresztą... Moją Yennefer, tak? Baba, i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Dostaniesz po pysku? A jebać. Yennefer dużo zyskuje przy bliższym poznaniu. Tak, tak. Nie wątpię. Wiesz, jak trafisz do Kertrolde?
Jakoś trafię. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód, ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Mam to. Na północ, przed mostem skręcić w lewo. Do zobaczenia. Mamy to. I tam znajdziemy coś tam innego. Dobra, możemy pozbierać jakieś rzeczy, które wyrzuciło może, jak ten gościu, tych trupów. Dobra, jednak widzę ten biznes. Okradanie trupów to jednak opo jest. O chłopie. Schemat, zbroje, tu, tego, wywalone rzeczy, ludzie martwi, można pozbierać wszystko. O kurde, jak tu ładnie jest. I od siekrynca, fajne. Uwielbiam Wiedźmina obrony. Kocham tą grę, przepiękne jest. W ogóle ostatnio zauważyłem, że niestety jak sobie oddalam mikrofon od twarzy, to nie przechwytuje on wszystkich moich słów, albo je często lubi wyciszać. Także dzisiaj będę miał w miarę blisko mikrofon. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś mega przeszkadzać i nie będę jakoś mega za głośno. Jeżeli bym był, no to słuchajcie, oczywiście naprawię to w następnym odcinku, także niczym się nie martwcie. No ale teraz trzeba tak zrobić, ponieważ no chciałbym, żeby na tych odcinkach było słychać to, co mówię, a nie, że w połowie mi przerywa moją wypowiedź. Strzelaj, Gerward. Syreny? To są samice? Poka. I od się kręca. Ale brzydal. Trochę jak harpie. Strzelaj. Trafiona? Trafiona. Kurde, gleba na ziemię. Niestety w Wiedźminie zrobione te syreny są tak średnio. W ogóle latające potwory są średnio zrobione. W Wiedźminie 2 też były średnio zrobione, bo pamiętam, była misja z harpiami. Tragedia. Jeżeli chodzi o potwory latające, to no źle są zaprogramowane. No, ale w sumie nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. No, nie przeszkadza mi to bardzo. A tu jest gniazdo potworów w ogóle, tak. Pierwsze gniazdo potworów na Skellige. No i załatwione, mam nadzieję, będą. Co mnie jeszcze uderzyło? A, tu jeszcze przeżyła. Strzelaj. No. Aż jej głowa odpadła. Trzeba się go pozbyć. Dobra, i będzie coś ciekawego? No pewnie będzie. Może dostaniemy tutaj jakieś... O kurwa. Co to jest? To jest jakaś dojebana syrena. NH coś tam. Echidna. I wie co to. Dobra, Gerward. To może my tam skoczymy i jej nakopiemy. Echidna. Ta to jakaś chyba lepsza. Może szefowa wszystkich syren czy coś. A to w ogóle to samice są, tylko jakby z ogonem syrenowym. I lubię sobie pokrzyczeć. No czyli jak samica akurat. Tutaj akurat nie ma nic nowego. Ach. Generowanie? Nie, to nie to słowo chciałem użyć. Generacja? Kurde, brakuje mi słowa. No mam je w głowie, ale nie pamiętam. Nie, tragedia. Chciałem powiedzieć, że jakby... Dobra, nic nie chciałem powiedzieć. No jak to słowo się nazywa? Dobra. Jak zwykle człowiek chce coś poddymić, powiedzieć fajnego. Wypowiedzieć się mądrze, a nie tylko... Kurwa, ała, bijemy na Skellige. Hehehe. I akurat zapomnij słowa. To miejsce mocy. Tak, to miejsce punktu, który dostanę i będę mógł wydać na coś. To jest najważniejsze. No zaczerpnąłem, tylko przypadkiem prawy kliknąłem. Czerpaj. Pyk, punkt umiejętności. Od razu sobie ten punkcik umiejętności wydamy. A wydamy ten punkcik umiejętności na niezabijalność. Pewnie, że tak. Uratowała nam to raz życie. Jakby biliśmy się na pięści. Mam nadzieję, że... Chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będzie musiała nam ratować życia, to mam nadzieję, że kiedyś uratuje nam życie, jeżeli już będzie taka sytuacja. Whatever. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze nie ma jakichś skrzynek do podnoszenia. Jakieś nowigradzkie korony, ale może jeszcze będą jakieś szmaragdy, nie szmaragdy. To jest wszystko mega potrzebne, bo później wykonuję jakieś zbroje, kurde, i nie mam właśnie różnych sreber i tak dalej, więc warto jest zbierać, szczególnie jeżeli tak jak tutaj teraz mamy taką dogodną okazję, żeby pozbierać jakieś fajne rzeczy. Dobra, chodź, Płotkens.
A co Płotka robi, kurwa, na Skellige w ogóle? Przyszliśmy tu przed chwilą, skąd tu Płotka nagle? Dobra, powiedzmy, że ona akurat też statkiem podróżowała. Niechaj będzie. No i tak wygląda Skellige. Mroźna kraina wikingów. W ogóle jestem zafascynowany, jeżeli chodzi o wikingów, także... Skellige, top 1 miejscowa. Mega mi się podoba. Zawsze. Jeżeli chodzi o nordyckich bogów i tak dalej, też zajebiście. Też mega się jaram. I też mega znam historię i tak dalej. A tu jest co? Najważniejszy tu jest gościu. A nie, to nie ten. To tutaj jest. O ich. Nie. O! Jak to nie masz gwinta? Nie mogę zagrać z tobą. O, a co masz? Przewodnik par Skellige. Odblokowuje niektóre punkty szybkiej podróży. 300 golda. Nie no, kurwa. Dobra, dobra, słuchaj. My tu jakiegoś... No zobaczcie, ile mam pieniędzy. 272. Miałem 6000 w poprzednim odcinku. Ale syf się stał. Tragedia. Dobra, słuchaj. Podsprzedaję ci tu wszystkie rzeczy. Dawaj mnie to. Dawaj, dawaj. Pik. Nie wiem, czy to trzeba przeczytać, czy to od razu te szybkie podróże mi się aktywują. I sprzedajemy dalej, sprzedajemy dalej, sprzedajemy dalej, sprzedajemy dalej. Tu tak, jakieś miecze, nie miecze, pyk, pyk, pyk. Pewnie on po niskich cenach to kupuje, ale jebać, bo ja potrzebuję te wszystkie przewodniki. Wszystkie bym punkty podróży najlepiej poodblokowywał. Dobra, to. Co to są za bronie? No, kurde, pewnie dużo tracę, jak mu sprzedaję, no ale muszę mieć te szybkie podróże. 200 golda, to ile potrzebujemy jeszcze? 200, 300 golda jeszcze potrzebujemy. No dobra, Sadek, to trzeba sprzedać ten miecz. Blood Aed. No dobra, i mamy już wszystko, tak? 200, stóweczka, dobra, wszystkie znaki szybkiej podróży, mam nadzieję, że będą... odblokowane, to jest mistrzowskie wyścigowe siodło, daje 55 wytrzymałości. A ile moje ma wytrzymałości? Bo może to być lepsze siodełko. Moje ma 70, także lepsze nie jest. I co teraz? Mamy jakby szybkie podróże odblokowane, czy muszę to przeczytać? Obawiam się, że musiałbym przeczytać te księgi, niestety. No ale... Coś czuję, że nie będzie to dużo do czytania. To pewnie będzie bardziej jakaś mapa. Tak? Dobrze mówię? A nie, no jest. Kiedy jest najlepsza pora, żeby zwiedzić Art Skellige? Cały rok. Komu się tam spodoba? Poszukiwaczom przygód, amatorom pięknych widoków i miłośników urokliwych osad. Tych ostatnich jest na wyspie pod dostatkiem. Dobra, majestatyczna latarnia morska, nie sposób też ominąć wsi jakieś. Okej, no nie chce mi się tego czytać wszystkiego. O Wiedźminie. Notatki, aha, to jest jakby rynsztunek Szkoły Kota, też mi się nie chce tego czytać. To też są wiedźmińskie te rzeczy, scenariusz. To jest nasz scenariusz, pamiętam. Natomiast ja bym chciał jeszcze te znaki szybkiej podróży, prawda? Dawaj mnie to. Przewodnik par Skellige, jeżeli chcecie, to możecie sobie zatrzymać. Ale nie ma tu nic na tyle ciekawego, żeby chciało mi się to czytać. Wcześniej bym przeczytał, jeżeli byśmy na samym początku zdobili takie mapy, to bym pewnie czytał je od A do Z, ale... Po takim czasie już przechodzenie gierki na 100%, no nudzi się. Ale odblokowaliśmy za to masę znaczników szybkiej podróży i to jest super, bo ja nie będę musiał stąd zadupcać, kurde, łodzią na tamtą wieś Larvik. Opłacało się wydać 1000 golda, bo możemy teraz w każdą tutaj wyspę sobie odbyć szybką podróż. Zajebiste to jest. No i od razu może byśmy w sumie wykonali misję dla tego. Dla Lamberta i kontynuowali tą misję. Udaj się na Feroe w celu odszukania Hammonda. Kurde, to jest misja na 11 poziom, może wykonajmy ją. Gdzie to jest? To jest tutaj. No to możemy użyć szybkiej podróży, no nie? I udać się tutaj na tą wyspę, czemu by nie? To cofnijmy się może, albo pójdźmy do przodu. No, nie wiem, do przodu albo się cofniemy, bez znaczenia w sumie. Chyba do przodu lepiej, tak? Zawsze lepiej do przodu niż do tyłu, widzowie. Lepiej bez celu iść do przodu naprzód, niż bez celu wstać w miejscu.
Oczyman? Oczyman. To było moje ulubione powiedzenie. Pani od polskiego mówiła tak, żebyśmy zapisali swoje ulubione jakby cytaty zamiast imienia i nazwiska. Mieliśmy ulubione cytaty w zeszycie. To był właśnie mój cytat. Kurde, ja nie tutaj, ja na dół muszę. Nie tutaj. Musimy iść na dół. Nie wiedziałem, że tutaj jest góra, dół. No dobra, ale daleko nie mamy. I do znacznika jakieś szybkie podróży. Kurde, co widzę wilka, to chcę mu nakopać. O. Dobra. Znacznik szybkie podróży, to nie ten, to tu. Dobra, nowe interakcje, nowi ludzie, nowe jakieś powiedzenia. Zajebiście się jaram, ale najpierw kontynuujmy. Idźmy za ciosem, żebyśmy dzisiaj może jeszcze skończyli tą misję z Lambertem. Może się uda, kto wie. Może będą mieli... Co tam było? Jakieś rado o talii Gwinta? O, nie zdążyłem przeczytać. Może co? Może będzie ta misja miała jakiś, kto wie, ciekawy, kurde, koniec. No nie? Jakiś zaskakujący. A może coś dostaniemy ciekawego? Tu jest karczma. Oj, a to jak tu jest karczma, to oznacza tylko... Nie, no nie mogę przecież, bo ten odcinek będzie trwał 50... A dobra, przecież to może trwać 2 godziny nawet. Co to za znaczenie ma? Jednak zagramy w Gwinta. Słonego powietrza chce się pić, co? Tak, wódeczki. Ale przede wszystkim... Rzucę okiem, co tam masz. Karty. Ojojoj, wariacie. Tak, jest unikat jakiś to był. To też jest unikat. Jo, już mam ten przedmiot i tak, kurwa, kupię. Czemu nie mogę tego? Za mało pieniędzy? O kurde, aż taki biedny jestem? No dobra. O, posprzedaję mu tego. Te trofea w sumie. Dodatkowe zioła, dodatkowe doświadczenie. Dobra, masz to wszystko. I słuchaj, wariacie, w karty zagrajmy. Co ty na to? Zadychu? A jeszcze bardziej chcę się zagrać w karty. Najlepiej w Gwinta. Ojojoj, tak, tak. Jakiś unikat do Królestwa Północy? Nie za bardzo. Widziałem, że Talia... O, Talia Skellige! Proszę bardzo, odblokowała nam się nowa Talia. Mamy teraz 5 Talii. Ale będzie grańsko, normalnie się wariacie. Petarda jest, nie? Zajebiście. Mamy Cesarstwo Nilfgaardu, słuchajcie. I to Cesarstwo Nilfgaardu ma mega dużo spiegów i zaczyna się mega fajne robić to Cesarstwo Nilfgaardu, więc będziemy na pewno testować talię. Ale no, dzisiaj chcemy to szybko załatwić, także szybkie Królestwo Północy. No i lecimy, nie? Tutaj balistę przywołuję, więc te balistę trzeba powymieniać. O. No i co? I myślę, że mamy to. Że zwycięstwo jest nasze. Lambert. Lambert? To jest Lambert czy Eskel? A to jest Eskel. Czy my chcemy grać takie mocne karty? Nie, zagrajmy na razie jakichś bobków. Bobków. Żeby tak jednym punktem wygrywać właśnie. Tak najlepsza jest taktyka. Pod ostatnim linię. No niby można by było, ale... A, zagram tak. Okej, okay, Cirilla. Możemy mu tą kartę w sumie spalić. Ale czy my chcemy mu teraz spalić tą kartę? Teraz chyba nie chcemy palić mu tej karty. Teraz bym zagrał coś może takiego. Katapulta zwykła, jakaś za 6. Okej, okay. Szpieg. No i myślę, że teraz jest odpowiedni moment, żeby mu spalić Priscilla. Kici w oko, lobusie. Tru. Dobra, i pasujemy generalnie. Jak on gra... O kurde, wygrywa jednym punktem. No mógłbym zagrać to. Czy my chcemy na siłę wygrać tą rundę? Albo to zagrać? Nie, bo to jest potrzebne do balisty. Nie wiem, co nam się najbardziej opłaci. Chyba zagrajmy coś takiego. Tylko to jakby dużo punktów zużyjemy, ale... Ale wygramy rundę. Git. Przynajmniej runda została wygrana. Okej, jedna karta mu została. Na szczęście ta beznadziejna. Okej, dobraliśmy sobie całkiem spoko kartę. Wydaje mi się, że pasujemy? Chyba pasujemy, nie?
I teraz najważniejszy. Najważniejsza ostatnia runda. Karty wydają się solidne, także powinniśmy to wygrać. Wydaje mi się. Przeraza. No niestety właśnie głupio zagrałem. Bardzo głupio zagrałem. Tak, to muszę przyznać, że błąd został popełniony niestety przeze mnie. Że zagrałem od razu tą kartę. Powinienem poczekać. Ale nie mogłem, kurde, się powstrzymać, żeby ją zagrać. Była całkiem spoko ta karta. No to co? Coś takiego robimy. Oby nie miał po raz kolejny pożogi i będzie cacy. Jeszcze tutaj tą laskę zagramy. No i szpiega mu możemy w sumie zagrać. Tak, możemy mu w sumie zagrać szpiega. Pyk. O, manekin. Ale to git, to zamienimy sobie Shani, czy kto to jest? My to jest medyczka. O dobra, i tak już wygraliśmy. Ale chciałbym zobaczyć, ile tak z ciekawości wyciągnąłbym punktów. Zagralibyśmy coś takiego chyba. I coś takiego. 48. Tak na przyszłość, jak będziemy grali turniej, żebym wiedział. Dobra, szybkie 5 minut i możemy spierdalać. To jest chyba jakiś kowal w ogóle. Siema, wykowalujecie rzeczy? Szkutnik. Jo, szukam kowala, nie? Może trzeba pomedytować chwilę, poczekajcie. Jest 19, może on już chłopie kolację i do spania idzie. Pokaż, czy będziesz mnie tu kowalił rzeczy? Ło kurde, no kowal. Jesteś obcy. No jestem. Czego ci trzeba? Słuchaj. Nie podchodź bliżej, bo żar z paleniska bije. Jo, cię kręca, poka towary. Co masz? Oj, oj, oj. Dobra, to ten odcinek będzie pewnie całkiem długi. pokaż rzemiosło, jesteś w stanie jakieś fajne rzeczy robić? Jakiś syf, wariacie, syf. Ale w gwintę syf chcemy zagrać. Tak. Mam ochotę na partyjkę gwinta. Ale się zdziwił. No dobra, next, rozpocznij grę. Bum, 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 okej. Tego wymieńmy, kurwa, dostaliśmy balistę za to. No dobra, to wymieńmy tą balistę. Jaskier, spoko. Jaskier jest akurat koks. No i lecimy. Lecimy. Gerward z Rivi, pach. Pod pierwszą linię gramy. I zboostujemy sobie ją jaskierem. No i tyle, taki plan jest. Jan Natalis. Kim jest w ogóle Jan Natalis w sumie? Ten skwer powinien nosić imię poległych żołnierzy, nie moje. Dobra, pasujemy. Fajne karty. Pozdrawiam z rodzinką. To jest grane. W ogóle to jest OP strasznie. Pozbierać takich milion kart i po prostu naraz je zrzucać, bo on ma same takie karty, co się łączą. No, niezła taktyka to jest. Dumy. Okej, okay, pożoga. Ale też sobie spalił kartę. Bardzo mądre zagranie, jakbym siebie widział. Jeżeli chodzi o jakość zagrania. No i problem jest teraz taki niestety, że kurde, jaskier mi jest na nic niepotrzebny, nie? Oj, źle zagrałem, bardzo źle. Dobrze, że on gra dalej. 12, jak ja rzucę 7, to będę miał 13, dobra. Kurde. Nie jest dobrze, nie? Coś takiego zagramy? Ale on ma mało kart, więc w porządku. No i teraz wydaje mi się, że zagramy coś... Tutaj to czekajcie, muszę policzyć. Ta karta da mi 6, 12, 18. Ta mi da 16. No i ten jest najbardziej OP chyba do zagrania w tym momencie. Chociaż jaskra mogłem jeszcze zagrać. Dobra, on nie ma kart na następną rundę, więc pasujemy. Runda wygrana.
Jeszcze my dobierzemy kartę? O kurczę. Wesemir. No i wszystko. Postawił, że tak powiem, wszystko na jedną kartę. Aha. Ale mu się nie udało. Dobra. Spieprzamy robić tą misję. Bo nie ma czasu. Mapa, ekwipunek? Nie, mapa. Mapa. Tutaj mamy jakieś schematy poszukiwania. Okej. Weźmy sobie konia. Chodź tu. Panie Portgens. Ej, odszukajmy Hammonda. Mieliśmy odszukać Hammonda, a tamten, jak on się nazywa, Lambert, pojechał gdzieś indziej, tak? Chyba tak. Czyli raczej go tutaj nie spotkamy. Czyli pewnie będziemy musieli tutaj porozmawiać z tym Hammondem, znaleźć Hammonda, wykonać tą misję, wyciągnąć od niego informacje, ewentualnie go zabić i później jeszcze wrócić i spotkać się razem z Lambertem. I kurczę, dopiero żyli długo i szczęśliwie. Także no, wcipał trochę, bo będzie właśnie żyli długo. Żyli długo, bo to będzie bardzo długa misja, mam wrażenie. Za długa, jak na misje poboczne. Wieś Trotheim. Lubię te nazwy, te Trotheim, brzmi jakie zajebiście. Manu, mało wikingowo wyglądasz, wariacie. A po co? Interesy. O tej porze zwykle modli się w kapliczce na wzgórzu. Jak chcesz kupić niewolników, to musisz poczekać, aż skończy. No dobra. Nie wiedziałem, że jest bogobojny? Nie, wrócę później. W takim razie wrócę później. Też się, że jakbym powiedział, nie wiedziałem czy tego. Że przepraszam, kurwa, no. No ja myślałem, że ja mam pasa tu, nie? O Jezusie Nazarejski. No teraz to już w ogóle będziemy tą misję 15 lat wykonywać. Panowie, coś się właśnie, że jakbym powiedział, że jest, nie wiedziałem, że jest bogobojny, to on by powiedział, wszyscy wiedzą, że jest bogobojny. I by się to trochę inaczej potoczyło. Kurwa, no nie wiedziałem, że to się tak... Nie chce mi się walczyć, szczerze. Nie chce mi się. Weźmy, kurwa, zabij. Bo ja chcę wczytać grę. Weź, escape i wczytuj. O nie, gdzie jest punkt kontrolny? Dobra, trzeba jednak dobry unik zrobić teraz. Nie będę tego wczytywał, nie ma sensu. Niekiedy mamy 15 lat, kurde, temu był zapis. O, prawie zginąłem, ale na szczęście mam adrenalinę jeszcze, która mi to życie by odnowiła. W razie czego. O, właśnie chyba się aktywowało to. Ta umiejętność, niezabijalność. Siema, ja po interesy z kumplem waszym zrobić. Tutaj co się dzieje? Jest coś tu do okradnięcia? To jest najważniejsze pytanie. Nie ma. Niestety. Dobra. O, ale tu jest do okradnięcia. Ły! O kurde, co to jest? Rozkazy od Hammonda. Poczekaj, przeczytaj. Przed kolejną wyprawą należy iść do kablicy na wzgórze i złożyć ofiarę bogom, żeby spojrzeli na nas łaskawym okiem. Dlatego jeśli zjawią się klienci, każcie im zaczekać, aż wrócę. Zresztą oni dobrze wiedzą, że nie należy mi przerywać modlitwy, bo się wkurwię. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. No dobra. Ale to widzę, że trafiliśmy akurat z tym, że my w interesach tutaj. W sumie nie mieliśmy zielonego pojęcia, kim jest Hammond. Z wiedźmak sobie tak strzelił, a jak widać strzelił całkiem nieźle. Jest tu pewnie jeszcze sporo piratów, prawda? Jest, kurde. Widzę na minimapy, tu cały skład macie i ocie kręca, przecież tu cała wioska jest piratów. A nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będziemy mogli wszystko, kurwa, okraść, co tam mają, nie? Wszystko do okradnięcia jest. To jest giga pokszman. Z czego to strzela? Z łuku. Jeszcze raz, widzę, żeby ktoś z łuku strzelał w sumie. Może nigdy nie zwróciłem na to uwagi, ale myślałem, że tylko i wyłącznie w tej gierce skusza. No, w sumie nigdy nie widziałem, żeby ktoś z łuku strzelał. Szkoda, że wiedźmin nie może z łuku strzelać. Taka kusza jest, nie wiem, nudna. Jakby to jest z łuku, łuk jakoś fajnie wygląda, nie? Mam takie wrażenie. Kusza jest pewnie łatwiejsza, precyzyjniejsza i tak dalej, aczkolwiek łuk jakiś tak pyk. Nie wiem, jakiś tak fajny jest łuk. Zawsze chciałem mieć łuk. Kiedyś sobie zrobiłem z drewna łuk i strzelałem sobie, ale no kurde, średnio mi szło to strzelanie. Gdyż łuk był zrobiony, kurwa, z drewna i wiesz, i linki jakieś, więc niecelne to było jak giga. Ale daleko w sumie leciało, no 20 metrów, jak strzeliłem, to tak myślę spokojnie.
No. Leciało. Mogę zrobić krzywdę komuś. A że miałem z 5 lat, to pewnie... Nie masz farmy. To pewnie naprawdę mogło komuś zrobić krzywdę, bo pewnie nie zwracałem uwagi za bardzo, gdzie tym łukiem strzelam, tylko przed siebie i zadowolony. No, ale zawsze właśnie lubiłem łuki. Co to było? Dźwięk jakiś zbugowany. A, to jest dźwięk podnoszenia rzeczy. A nie, już nie ma tego dźwięku. Nie wiem, co to był za dźwięk taki. Przed chwilą pewnie słyszeliście. Nie wiem, co to było. Dobra, trzeba tu wszystko pozbierać. Do domków też bym się poudawał, nie? A ja nie mam miejsca już przecież w Eku. A nie mam. Posprzedawałem, na szczęście mierzę. To się jednak dobrze, że posprzedawałem, bo teraz bym nie miał gdzie tego pakować. Dobrze, że posprzedawałem i pokupowałem tego. Pokupowałem te mapy szybkiej podróży. No, zdecydowanie, bo teraz byśmy zadupcali tutaj z buta, nie? Jakbym tego nie kupił. Dobra inwestycja została podjęta. Minus pół godziny, myślę, zaoszczędzone, spokojnie. Dobra, wyśmienite drewno. Tutaj nic nie ma, tutaj jest jakaś skrzynka, świeca, topory. Tu mogę wejść, coś ciekawego, fiolka, gówno, talerz, gówno. Może tutaj coś. Nic. Ta, która wie, Monika Giga. Książka jakaś pradawna, stara, przynajmniej tak z okładki wygląda. Tutaj jeszcze jakieś rzeczy po minimapie. Tutaj, o kurwa, ile rzeczy jest do zbierania, no. O, diamentowy pył, to jest giga dużo warte. To się tak wydaje, że to jest nic, co my robimy. A prawda jest taka, że ten diamentowy pył jest warty na przykład 1000 golda, nie? I ja kiedy tego pyłu będę potrzebował, to właśnie zaoszczędziłem 1000 golda. A nawet jeżeli nie będę potrzebował, to zawsze mogę to sprzedać za 300. A tutaj w tej gierce 300 golda dostajesz za wykonanie, kurde, zlecenia, więc... Więc zlecenie, a kliknięcie jednego przycisku, to jest jednak różnica. Więc się mega opłaca podnosić tutaj różne te rzeczy. W większości, no jednak, dostajemy gówna. Chociaż to też możemy posprzedawać i ostatecznie niby nic, ale grosz do grosza i mamy 2 grosze. Znaczy tak mówiłem, bo pani od historii zawsze mówiła i od geografii. Grosz do grosza i co mamy? A ja, że lubiłem trollować. Zawsze 2 grosze. Nienawidziła mnie pani od historii i geografii. Nienawidziła. A i od WOS-u też była. Zamknięte, potrzebuję klucza. A bo ja nie tu mam się udać, ja gdzieś na górę mam iść. No dobra, tylko którędy w sumie na tą górę? Pokaż minimapę. Tutaj w prawo, dobra. Na szczęście tutaj istnieje minimapa, nie to co w Tarkowie. Tarkow to jest... tragedia, nie? Jeżeli grasz nowe mapy, nie dość, że masz 30 FPS-ów, nie da się grać tego Tarkowa, nie? Masz 30 FPS-ów Tarkowy, kom za 9 koła. Jeszcze, kurde, nie ma minimapy, strzelałem do ciebie ludzie, strzelałem do ciebie skawy, więc nie wiesz, co się, kurwa, dzieje. Pojebany jest ten Tarkow. Tam są jakieś te potwory. Jak one się nazywają? Endriady chyba? Chyba coś takiego, ale nie widzę, żeby tam było gniazdo potworów. Ewentualnie tylko gniazdo nas interesuje, a tak, żebym biegał za potworami i tylko je zabijał, to jebać. Jeżeli będzie gniazdo, to można je wyczyścić. Żebym tutaj już nie miał znaku zapytania, bo to wkurza na minimapie, jak jest taki znaczny. Bogowie morza, nigdy nie skąpiłem wam darów. Dajcie mi kolejne zwycięstwo, bym mógł wam złożyć jeszcze jedną ofiarę z łopów. Nie przeszkadzaj sobie. Ale wielki chłop. Czego, kurwa? Należałeś do bandy? Ponoć należałeś do Hanzy Taulera. Mów, kurwa, czego chcesz! No dalej, tłumacz się, skurwysynu! Ale wkurwiony, no spokojnie. Szukam Bertrama Taulera. A coś ty, kurwa, za jeden? Znajomy, jednej twojej znajomej. Szukam Taulera i myślę, że możemy się jakoś dogadać. Komuś w Nowigradzie nie wsmak nasze interesy? Pierdolone gildie. Kurwa, na co czekacie? Zajebać go! Jak zwykle. Troglodyci, kurwa. Można by było porozmawiać, partyjki, gwinta zagrać, kto ma rację. Jak normalni ludzie, nie? Kurwa, musisz machać toporem. Ludzie muszą ginąć niepotrzebnie.
Po co to komu? Komu to potrzebne? Ale kurde, fajnie wyglądają ci wojownicy. Nie, no w sumie nie, do kitu wyglądają ci wojownicy jednak. Dziwnie z tymi rogami w sumie wyglądają, nie wiem, jakoś tak. Niby wikingowo, ale tak naprawdę kurwa dupa, nie wikingowo w sumie. Dobra, użyjmy to, mamy tego mnóstwo, więc czemu by nie? Pach, pach. Quen. No i uniki robimy i... Niestety musimy go zabić, a wolałbym wyciągnąć z niego informacje, niż go zabijać. Ale rozumiem, że nie mam wyboru. Jo, wybór nie jest posiadany, niestety. I co znalazłem? Punicy do kłębka? Nic, po prostu zemściliśmy się na nim, tak? A nie, jest lista jakaś. Hamondzie. Myślałem, że podczas naszej rozmowy w cztery oczy wyraziłem się jasno. Nie życzę sobie żadnych kontaktów, a w szczególności nie mam zamiaru prowadzić z tobą żadnych targów. Nie wątpię, że interes, który zaproponowałeś, jest intratny, jakowoż mówiąc kolokwialnie, nie wchodzę w to. W Nowigradzie znajdują się inni nabywcy, jest tu wielu złotników, jubilerów, kupców handlujących luksusowymi towarami. Ja nie chcę się w to mieszać. Na cokolwiek się zdecydujesz, życzę wielu sukcesów. Traktuj to pismo jako ostateczne pożegnanie. Dobra, czyli teraz musimy spotkać się z Lambertem, a w karczmie nigdzie. W karczmie nigdzie jest... Nigdzie. Nie no, jest gdzieś tutaj. Na Skellige, tak co spoko. Daleko nie mamy, w sumie 200 metrów. Stąd gdzie przyszliśmy pewnie. I zebrałem chyba jakiś fajny ten. Tak, fajny kamień runiczny. 5% szans na podpalenie. Podoba mi się to. No to zakładamy. Na zatrucie, na podpalenie i tutaj to samo chyba, nie? Ta, na zatrucie i podpalenie. Czyli łącznie mam 10% na to, że coś się stanie przeciwnikowi. Że albo się podpali, albo się kurde zatruje. 10%. Czyli to 10. uderzenie jest gwarantowane to, że chłop się jeden podpali. Zajebiste to jest. To jest mega, mega giga dużo. Później jeszcze następne sloty się odblokują w momencie, kiedy będziemy ulepszać miecze. Tak mi się wydaje, że jeszcze kolejne sloty się odblokują. Możemy to zresztą zobaczyć na przykładzie miecza cechu kota, a nie tylko dwa slociki będą. Chyba. No bo tutaj jest ulepszony stalowy miecz cechu wiedźmińskiego kota. To już jest na trzeci poziom ulepszony, z czterech chyba bodajże. No i ma dwa niestety gniazda. No trudno, w sumie będziemy mogli zaraz założyć ten secik, bo to jest na 23 poziom, a my w sumie mamy 20. Jeszcze kilka potworów i mamy to. A to tu jest Trotheim, wieś Trotheim. Tu jest ta karczma? A nie, dobra. Tu jest po prostu zaznaczony ten znacznik szybkiej podróży, tak? Ja mam do Nowigradu zapierdalać. Nie, no zaraz mnie rozsadzi. Nie było proste. Albowiem, jak dowiedział się Wiedźmin, zadarłem z szefami nowigradzkiego półświatka. Posłuchajcie, bo może tego nie słyszeliście. Geralt odkrył w końcu, że trafiłem do lochu w straży świątynnej. Wspólnie z przyjaciółmi, Geralt zdołał w końcu uwolnić mnie. I dobrze zrobił, bo wiedziałem, co stało się z Ciri. Niestety, dziewczyny nie było już w mieście. Ścigana przez grupę zbirów, a potem osaczona przez straż świątynną, musiała się teleportować. Gdzie trafił? Tego wówczas nie wiedziałem. Wiara w wieczny ogień czyni cuda. Co tak później? Tauler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z Hamondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu żywym towarem. Właścicielem statku Perła Wybrzeża, który kursuje na Skellige. Dzisiaj nazywa się Roland Troiger. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem.
Mieszka w rezydencji w Złotym Mieście. A co z Selize? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią stawić. W takim razie chodźmy odwiedzić Taulera. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani, zapraszam. A posłuchajcie, przez przypadkiem się wyciszyłem. Mam nadzieję, że nie byłem wyciszony długo, tylko przez te 5 sekund. A pamiętam tą misję. Fest, pamiętam tą misję. Gdzie Wiedźmin to jest? Czujcie się jak u siebie w domu. Elo. Wiedźmin. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły Kota. Obawiam się, że nie zostało nas wiele. Wiedźminie są bezpłodni? No są, no ale można się chyba domyślić. Nie mogą mieć dzieci. Ktoś inny wyruchał mogą żonę. Adoptować. Ewentualnie przyjąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. A tak też. Jak to się stało, że zostałeś kupcem? Zrozumiałbym, gdyby Wiedźmin został najemnym zabójcą, ale kupcem? Wiedźmin jest najemnym zabójcą. Nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie poprzestałem na marzeniach. Ponoć żaden Wiedźmin nie umarł jeszcze w łóżku. Ja będę pierwszy. Oj, chyba se Lambert. Się jeszcze postanowi tutaj jednak inaczej. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Ta. Chłopcy, odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas sami. Goście chcą ze mną pomówić. Słucham. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlak i zajebie skurwysyna po pierwszym słowie. Ładny dom. Ładnie on tu urządziłem. Okazuje się, że mam smykałkę do interesu. Tośmy pogadali, ty. Wystarcza, by utrzymać rodzinę na wysokim poziomie. Mamy palu na filantropię. Instytucja panny Marabelli nie narzeka na małe datki. Podobnie Miejski Fundusz Wdów i Sierot oraz wiele innych. Twoja żona wie, kim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie co? To chyba działa. Kurwa, mać. Spokojnie, Lambert. W dniu oświadczyn wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elandę. Dobrze opłacone, jak mniemam. Pamiętam. Jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Jaka jest twoja wersja tej historii? No właśnie, zawsze poznać warto Aiden dwie perspektywy. Przyjął zlecenie na odczarowanie córki Duke. Dobra. Wziął pieniądze. Dobra. Zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Urzesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i puściły jej nerwy. Trafiła Aidena w oko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamasz. No, nie wiem, chyba mu wierzę, nie? Wystarczy już tych opowieści. Jak tak mówi, to musi być prawda, no. Dajesz skruszonego za późno. Zostawimy. Zmieniłeś się?
Zmieniłeś się chyba. Rzeczywiście zmieniłeś się. Teraz jedyne, na czym mi zależy, to przebaczenie. Uwierzyłeś w te bzdury? Skurwysyn łże jak znów. No nie wiem, no ja... No uwierzyłem akurat. Niektórzy się zmieniają. Zostawmy go. Pochrzmoń. Odjebało ci? Lambert, to jest jedna z tych sytuacji, kiedy trzeba opanować wkurwienie i zaufać przytomnemu przyjacielowi. Chodź. Kurwa, Geralt. Nie wiem, czy ci to wybaczę. Chodź, powiedziałem. Zawsze będziesz mógł tu wrócić. No, w sumie tak. Dziękuję. Wyglądał na szczerego, no. Draparty Gwinta. Nie mam zamiaru. Po prostu uznałem, że Tauler nie zasługuje na to, żeby zamordować go z zimną krwią. To prawda, tak samo jak on ci kumpla. Jeśli inaczej, możesz do niego wrócić. No właśnie. Zamordował tak samo, więc... Najchętniej bym ci przyjebał. Do zobaczenia. Tak, ale może tak szybko byśmy się zobaczyli, bywa. Co? W karczmie. I zagraj w Gwinta, no Lambert. Możemy pogadać? Tak. Na koniec. No wreszcie. Nic się nie zmieniło. No też. Czyżbym słyszał zawód? Nie, zdziwienie. Ludzie zwykle z wiekiem łagodnieją, a tobie się tylko pogarsza. Mamusia zawsze mówiła, że jestem wyjątkowy. Przechodzą mi do głowy inne określenia, ale wyjątkowy też pasuje. Dobra, zagrajmy w Gwinta. Grywasz czasami w Gwinta? Słyszałem, że... Pewnie. No. Próbowałem nawet nauczyć Wesemira, ale okazał się zbyt uporny. A co, masz ochotę na małą Oj, partię? Mam, tak. A żebyś wiedział, po wszystkim będziesz płakał jak dziecko. Dobra, wygrałem jeszcze jakąś zajebistą kartę i git będzie. Dijkstraż, piek, grzyby. Grzyby bym wywalił, kurwa, no i teraz dwie balisty dostaliśmy, ja wywaliłem grzyby, nie? To liczymy na to, że jeżeli wywalę katapultę, to za katapultę jakieś grzyby, no i dupa. No dobra, ale i tak mamy całkiem mocną talię. Wydaje mi się, chociaż on może być mocniejszym, bo od niego można wygrać tutaj kartę specjalną. Dobra, co jego robi zdolność dowódcy? Bliskiego starcia niszczy mi jednostkę, jeżeli mam więcej niż 10, luz. To co, walimy szpiega? Okej, dostaliśmy kartę słabą niestety, on rzuca szpiega, spoko. Spoko dlatego, że ja mam kurde manekida. Ja mu tego szpiega odrzucę i on będzie miał jeszcze minus 4 punkty. Także gituwa. Pyk. Dobra. Krasnoludzki najemnik. No to my gramy chyba tych balistów, chyba że to zostawiamy na później. No moglibyśmy to w teorii zostawić na później tych balistów. Zagrajmy może Keirę. Bo kto wie, może w następnej po wygranej rundzie dostaniemy grzyby, nie? Przeciwnik spasował, okej. Proszę o grzyby. Dostanę grzybki? Hallucinogenne? Nie ma. Jest Ciri. Też może być. To co, zagrajmy w sumie Gerwarda. I pasujemy, nie? No. I git. On zużył Yennefer, zużył Geralta. Spoko. Pasujemy, mamy dwie karty przewagi. Jest... A nie, mogłem... Źle zrobiłem, kurde. No źle. Bardzo źle zrobiłem, bo on mi teraz, kurde, spali karty niestety. Spali mi niestety Wesemira za dychę. No kijowo, no co? Co poradzisz? To zróbmy może na razie coś takiego, balista. Próbuję uruchomić szare komórki. No niestety. Z tego względu, iż powoli zbliża się na turniej Gwinta, nie? Który zamierzam, kurde, wygrać. Trzeba się uczyć. Które karty dobre, które karty słabe. No na razie nie jest dobrze. Mogło być lepiej, zdecydowanie. Ale najgorzej też nie jest. Jakby mamy całkiem spoko tą talię, jeżeli chodzi o Królestwo Północy. Wydaje mi się, że kurde, kto wie, może Skellige będzie lepsze? Ostatecznie może też Nowigrad, tylko tak, Nowigrad? Nilfgaard.
Nilfgaard może być też całkiem mocny i przejebaliśmy, nie? Jo, my przegrać. Chyba, że... Nie, przegraliśmy. Ile? Remis? Noż kurwa jednym punktem, no nie wytrzymię jeszcze raz. I przegrałeś. Chusteczkę na otarcie. Tak. I jeszcze raz. Chodź tu, Lambert. Nie, 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 no jeszcze raz. Gdzie te, nie te przyciski, Lambert. Możemy pogadać? O co chodzi? Jeszcze raz, nie, nie sposób, dopóki nie wygramy. Dla tych, co nie lubią gwinta, no to swoją drogą, a to teraz to już i tak wszyscy poszli. Co i tak nie lubię gwinta. Bo już dalej nic w odcinku nie będziemy robić, więc... Oprócz grać gwinta. To jest też giga istotne. Dobra, wes możemy wywalić. Tego zostawimy, tą zostawimy. Katapultę możemy wywalić w sumie. Dobra. Nie wiem, co dostaliśmy zamiast katapulty, ale... Grajmy. Geralt, niech będzie. Gramy pod pierwszą linię? Średnio, bo on ma tą umiejętność, kurde, palenia rzeczy. To jest niestety mocna umiejętność. Gramy pod linię drugą. Też by średnio. To może, o, może tego się ma zagramy. O. Kit. Dobra. No, zróbmy coś takiego. I spasujemy. On pewnie i tak spasuje. A gra dalej. No dobra, to i gra. No moglibyśmy to zagrać, byśmy wygrywali, nie? Może zróbmy tak w sumie. Jednym punktem, idealnie. Dobra, pas. Fajnie się wywalił z kart dużo, więc git jest. Mogłem chyba manekinem podmienić kartę wieżę oblężniczą. To by na ostatni poziom nam, ostatnią linię nam dało sporo. No ale kurwa, tego nie zrobiłem niestety. Dobra, zagrajmy coś takiego. Niestety ta karta idzie do piachu. Ale jest jak jest. Chyba, żebym manekin... A może bym manekin? On wtedy ma jeden ruch. Ja rzucam to. Ja rzucam to, potem... Dobra, zróbmy coś takiego... Zróbmy coś tak... A my teraz musimy... Nie, bo to... Dobra, nie, nie, nie. Nie. Tak? Zróbmy coś... Nie, no bez sensu, no jak po co to? A nie, no tak, bo mi spali w innym wypadku. Dobra, nie, to róbmy coś takiego. Dobra, dobra, dobra. Musiałem się, kurwa, rozkminić, to fajnie. Zróbmy coś takiego i patrz. I on teraz pasował, więc nie może używać rzeczy, więc my robimy tak. Potrzebujemy 16. O kurwa, źle, niedobrze bardzo. Dobra, zrobimy coś takiego. Jeszcze coś takiego. I mamy obaj po dwie karty. Git. Bez sensu zagrałem. Jak gówno, co zrobiłem? Dobra, jestem jakiś dzisiaj nieprzytomny chyba. Umysłowo. Nie wiem, co zrobiłem. Zagrałem tak kompletny kretyn. Dobra, on pali sobie dwie karty. Spoko, mamy jedną kartę przewagi. I... Okej. Pożoga! Dobra, wygraliśmy trzema punktami. Kurwa, mocno matalię, ale udało się. Dobra, nie jest najgorzej. Chyba wyszło całkiem git. Wygrałeś, ale płakał nie będę. Pokaż. Masz tu unikatową kartę. Idzie w dobre ręce. O, dzięki, dziętki. Pokaż, pokaż. I win starzy znajomi. Zadanie zaktualizowane. Pokaż, co dostałem. Triss Merigold. Co robi Triss Merigold w sumie? Jest magiczką, ale jakby... Co robi w gwincie? Jest to Królestwa Północy, ta karta. I niszczy najsilniejszą jednostkę oblężniczą. Fajne. No, fajna jest Triss Merigold. Dobra, to było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wiem, że końcówka była taka trochę... No, taka wiecie. Na chillku. Ale to chyba spoko. No, bo co miałem robić? W wincie? Poddymiać? Wiadomo. Więc myślę, że odcinek wyszedł całkiem spoko. Jeżeli dźwięk był na przykład za głośny w tym odcinku, no to naprawię to w następnym.
I tyle, miłego dnia, miłej nocy, wpadajcie na Twitcha. Do zobaczenia i mój drugi kanał. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Siema, widzimy się jutro z tej gry czy z innej.